Ja pozostałe dwucyfrowe to były dowódcy plutonów, dowódcy drużyn. Każdorazowo po dokonaniu zmiany meldowali sobie żołnierze o objęciu stanowiska i sektoru 8. Waga! Zakomunikuję, że wybuch tego pojazdu był to atak samobójczy na jeden z checkpointów, który był w Obrzeżu i przy City Hallu. Rozpoczął cały atak. Oczywiście nie był tak blisko City Hallu, ponieważ City Hall był chroniony przez checkpointy zewnętrzne, gdzie stacjonowali bułgarscy żołnierze razem z irakijskim wojskiem i policją, pozostawiając wolne miejsca. W momencie, kiedy nie doszło do przerwania checkpointów, rozpoczęły się ataki rebeliantów, którzy próbowali na siłę przedrzeć się przez pierścień zewnętrzny, którym stanowili przede wszystkim irakijscy żołnierze i policjanci. Policjanci, tak jak wspomniałem, osłabili checkpointy, bo podobnie jak w Iraku, utrzymywali stanowisko, obserwowali, co się dzieje, nie otwierali ognia, jeżeli nie było to konieczne. Dlatego irakijscy mogli się schronić w budynku. Mieliśmy umówione sygnały, gdzie tych żołnierzy mogliśmy wpuścić do samych Irakijczyków. Tutaj była jakby realizowana wewnętrzna polityka między szyitami, między wyznawcami islamu. I pierwsze ataki w Karbali również przy meczetach się odbyły. Trzech zamachowców, którzy wyszli z ładunkiem, dwóch się rozmyśliło, ale zostało eksplodowanych na peryferiach. Jeden się wysadził w tłumie i wtedy po raz pierwszy jako polscy żołnierze wraz z personelem szpitala, który stacjonował w Limie, pojechaliśmy ewakuować rannych z miejsca ataku. Czyli... 6, 2, 3, 7, 4, odbiór. Przed głównym budynkiem wysadzono samochód, pułapkę. Ludność nadal zachowuje się agresywnie, padają pojedyncze strzały. Fok 06, tu Green Dragon 74, odebrałem. Nie strzelać, dopóki nie zostajecie zaatakowani. Powtarzam, nie strzelać, dopóki nie zostajecie zaatakowani. Odbiór.
Mikołaj, odwróć się. Halo, Mikołaju. No dobra. Dobra, podziękuj panu już. Widziałeś? Teraz ja. Wiktor, teraz ja. Połóż się, Mikołaj, no już widział. Ale ostrożnie. Dobra, chłopak.